Dzień dobry kochani, witam serdecznie. Zodiakalne lwy, które są bliźniaczymi płomieniami. Sprawdzimy sobie na lato 2020 roku, jaka będzie energia wzajemna pomiędzy wami i waszymi bliźniakami, które oczywiście reprezentują poszczególne znaki zodiaku. Jeżeli ktoś będzie czuł niedosyt po tym czytaniu, życzy sobie jakieś takie indywidualne czytanie, obecnie czytania partnerskie dla bliźniaczych płomieni, takie rozbudowane, też gdzie możecie zadawać swoje pytania do rozkładu, tam jest właściwie bez limitu pytań, są obecnie w promocji, więc oczywiście osoby potrzebujące zapraszam. Natomiast zaczynamy sobie. Przetasujemy szybciusieńko jeszcze trochę karty, jak zwykle były przygotowywane wcześniej, ale przetasować nie zaszkodzi. I będzie lew, bliźniaczy płomień spod znaku lwa ze wszystkimi innymi znakami. Co tutaj się będzie działo latem 2020 roku? Co się będzie działo pomiędzy lwem a jego bliźniaczym płomieniem z różnych znaków zodiaku? Dobrze, jeżeli macie bliźniaka spod znaku wodnika, no jakiś rodzaj kryzysu, może kłótnia, może coś takiego nagłego się zdarzy. Często wiecie co, jak stawiam karty bliźniakom właśnie w tej relacji, konkretnie na rozkład partnerski i wychodzi mi wieża po którejś ze stron, to często ta wieża to jest coś takiego jak nagłe uderzenie, taka eureka. Coś się posypuje jakby tutaj w życiu tej osoby, czy waszym, ale to jest takie w każdym razie uzdrawiające, dlatego że wieża oznacza, że budowaliśmy na niewłaściwych podstawach, czyli ona może oznaczać też sferę naszych myśli, które diametralnie się zmieniają, ponieważ wcześniej na przykład ktoś przyjął niewłaściwą podstawę do rozważań i wieża powoduje, że jakby wracamy na ten właściwy tor. Więc ta wieża wcale nie musi oznaczać tam od razu jakichś rozstań, kryzysów, kłótni, zdarzeń losowych bardzo gwałtownych, tylko po prostu takie no, nagłe jakby uderzenie pioruna, zmiana totalnie paradygmatu myślowego. Jeżeli macie bliźniaczy płomień spod znaku ryb, albo ktoś ma swoje tajemnice i te tajemnice będzie miał, nie do końca będzie tutaj wylewny, będzie troszeczkę jakby nakładał maskę, oszukiwał, nie mówił, zachowywał pewne rzeczy dla siebie, być może to wy na przykład macie takie podejście, ale jest też ogromna intuicja u kogoś, czyli może właśnie też dojść do niego taka prawda, że wy jesteście dla siebie, do niej czy do niego. Natomiast też księżyc czasami mówi nam o tym, że jeżeli nawet bliźniaki nie mają ze sobą kontaktu, czyli jest tam separacja, fizycznie się nie widzimy, nie spotykamy, nie dzwonimy do siebie, ale mamy tutaj bogate wspólne życie wewnętrzne, czyli gdzieś tam telepatia, wspólne sny, no wiecie, te sygnały takie podskórne, niekoniecznie musi być takie fizyczne zetknięcie się z bliźniakiem, bo to, co dzieje się właśnie podskórnie, jest dużo, dużo ważniejsze. Jeżeli macie bliźniaczy płomień spod znaku barana, co tu się wydarzy latem? No prawdopodobnie nic, dlatego że ten wasz bliźniak prawdopodobnie w tym momencie potrzebuje samotności. On wybiera pozostanie samemu, dlatego że on ma nad czym myśleć, ma nad czym dumać. Prawdopodobnie też życie go nie rozpieszczało, gdzieś tam jakieś doświadczenia, no trzeba to wszystko zebrać do kupy. No i najlepiej dać mu po prostu na to czas, żeby człowiek miał szansę zrobić porządek w swoim życiu. Teraz po prostu najlepsze, co można zrobić, to nie przeszkadzać. Wręcz również zająć się sobą, popatrzeć, nawet jeżeli nam się wydaje, że my już mamy swoje podwóreczko ogarnięte, to popatrzeć, co ewentualnie my możemy zrobić u siebie, żeby było jeszcze lepiej. Jeżeli macie bliźniaczy płomień spod znaku byka, dziewiątka buław. Ktoś tutaj dochodzi do siebie. To jest dziewiątka buław, często mówi o takiej bardzo powolnej, stopniowej energii progresu, czyli coś wraca na właściwe tory. Często tu się mówi o tym, że jakieś traumy odchodzą w niepamięć. Ktoś się leczy, ktoś może tam nawet jakąś psychoterapię podejmować. Ktoś po prostu dochodzi do równowagi, czy wy, czy ta druga strona. To też może być tak, że jeżeli pomiędzy wami było ogniście,
były jakieś szarpania, były kłótnie, był kryzys, to może będziecie chcieli stopniowo, krok po kroku ten kryzys załagodzić i to może być na przykład, takie mogą być podchody, że ktoś tam się odezwie, sprawdzając, czy wy już tutaj przestaliście się gniewać, albo to wy będziecie gdzieś tam właśnie tak próbować wysądować, co ta druga strona, czy już gdzieś tam zapomniała, czy już te emocje przebrzmiały, ale to jest też karta pokazująca przepracowywanie życiowych lekcji. Czyli tutaj jakby każde z was ma coś jeszcze do zrobienia na takim swoim własnym podwóreczku. No i to też jest ważne. To jest część tego procesu. Nie ma uzdrowienia relacji, nie ma unii bez uzdrowienia siebie. Taka jest prawda. Bliźnięta zodiakalne, jeżeli to jest wasz bliźniak, no, dwójka kielichów, czyli lew z bliźniętami latem 2020 roku i może się spotkać i mogą sobie szczerze porozmawiać, powyjaśniać, pogodzić się, w ogóle mogą nawiązać kontakt te osoby, które nie miały. Może ta osoba nawet gdzieś tam pokusić się o jakieś wyznanie, takie wiecie, między wierszami, bo z bliźniakami to tak bywa, że tutaj usłyszeć jakieś tam kocham cię, to jest jakby graniczące z cudem. Bardziej ta osoba może jest w stanie to pokazać, niż gdzieś tam powiedzieć, ale no tutaj widać, że ciągnie was do siebie, że powinno być dobrze, spokój, harmonia, zgoda. No co tutaj mówić? To jest po prostu jedna z najlepszych kart miłosnych, więc no będzie się działo latem. Jeżeli macie bliźniaczy płomień spod znaku raka, to ta osoba nie może się zdecydować. Ona też ma prawdopodobnie jakieś takie odrealnione podejście do życia, nie do końca wie, na czym stoi, żyje swoimi wizjami, wyobrażeniami. Prawdopodobnie ta osoba też inaczej was postrzega, aniżeli wy jesteście naprawdę, albo to wy macie jakieś dziwne takie przemyślenia na temat tej osoby i ją sobie wyobrażacie zupełnie inaczej, a to jest totalnie inny człowiek. Nie jest jakby ta osoba taka, jak wam się może wydaje. Być może ktoś tutaj po prostu za bardzo też idealizuje swojego bliźniaka, no i rzeczywistość może okazać się inna. Niektórzy tutaj mogą mieć takie, wiecie co, lato dosyć upojne pod kątem różnego rodzaju napojów procentowych i tak dalej. Może ktoś tu ma jakiś problem, gdzieś tam za bardzo nadużywa, po to, żeby właśnie nie myśleć, żeby zagłuszyć ten ból duszy i tak dalej, i tak dalej. No niemniej jednak to jest karta bez ruchu, więc tu się zbyt wiele między wami dziać nie będzie latem. I dwa lwy sprawdzamy. Och, między dwoma lwami to mamy kartę sprawiedliwości. Znacie moje stanowisko, te osoby, które korzystały kiedykolwiek z prywatnej wróżby dla bliźniaczych płomieni i ja wam zawsze powtarzam, że pomiędzy bliźniaczymi płomieniami karmy nie ma, bo to nie jest relacja karmiczna, to jest relacja bliźniaczego płomienia, więc wy możecie mieć karmy z innymi osobami, ale nie ze swoim bliźniakiem, bo to tak jakbyście mieli karmę sami ze sobą. Ja wiem, że wiele osób gdzieś tam w internecie, na kanałach i tak dalej, no po prostu mówią inaczej, że może być karma między bliźniaczymi płomieniami. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, nie utożsamiam. Myślę, że też nie będę tutaj jakoś wojować i przekonywać kogoś do swoich racji. Po prostu no niech każdy wierzy w to, co chce. Ja mam takie stanowisko na ten temat, więc dla mnie ta karta sprawiedliwości może tu być poczytywana jako karta karmiczna, mówiąca o tym, że albo ty, albo twój bliźniak coś karmicznego latem kończycie. Ktoś może się rozwodzić latem, o właśnie, na przykład. Miał karmiczne małżeństwo i się będzie rozwodził i to jeszcze oczywiście nie powoduje, że się zbliży od razu do bliźniaka, że jak tylko wyjdzie z sądu, to od razu pobiegnie do swojego bliźniaczego płomienia, ale no coś tu się rusza. To są takie ostateczne rozstrzygnięcia, ucięcie czegoś, wyjaśnienie spraw. To też może być po prostu między wami, wyjaśnienie po prostu jakichś niedomówień, które były. Jeżeli lew ma bliźniaczy płomień spod znaku panny, no to będą okazyjki tak zwane, czyli
szansa na spotkanie się i wiecie co, to może być takie nagłe z zaskoczenia, więc się przygotujcie. Na pewno nie planowane, bo to są takie raczej spontaniczne akcje w Asie Buław, czyli gdzieś tam na przykład pójdziecie, a tam pyk i będzie wasz bliźniak czy wasza bliźniaczka, no tak może być. Także słuchajcie dziewczyny, miejcie makijaż, słuchajcie chłopaki, no antyperspirantu używajcie. To oczywiście są żarty, natomiast było kiedyś tak, był taki dwuwiersz, myjcie się dziewczyny, bo nie znacie dnia ani godziny. No to właśnie tutaj tak jest, nie znacie dnia ani godziny, ale też As Buław pokazuje nam pewne szanse, których my wcale nie musimy wykorzystać, więc gdyby się tak stało, że przyjdzie propozycja jakaś dla was, towarzyska, niekoniecznie, że tam od razu ze strony bliźniaka, że on napisze, czy ona i wam coś zaproponuje, ale pojawi się szansa wyjścia gdzieś, spotkania ze znajomymi, no to rozważcie, czy na pewno warto odmówić, bo może akurat gdzieś tam coś się trafi, nie dla wszystkich, ale wiecie jak to jest. No, okazja jest, okazja będzie. Jeżeli macie bliźniaczy płomień, drogie lwy, spod znaku wagi, tutaj mamy asa kielichów z kolei, również potencjał, szansa na spotkania, na romantyczne wyznania, na pojednanie, jeżeli był konflikt, na ożywienie uczuć, na ożywienie w ogóle tej relacji, no bo to jest takie pozytywne flow w tym asie kielichów, czyli same pozytywne jakieś tam zdarzenia, ale to może być na zasadzie, że ten pan waga bądź pani waga was zaczepi, coś tam napisze przyjemnego, wyśle miłą wiadomość, ale też nie jest powiedziane, że będzie to miało swoją kontynuację, bo to jest szansa na coś. Też wszystko zależy od tego, jak wy na to zareagujecie. No bo ktoś może na przykład do was napisać i tak przyjemnie, co tam słychać, z dobrymi intencjami, a wy od razu po prostu przypomnicie sobie, co tam wcześniej było i na przykład no komuś odpiszecie w nieco innym tonie, więc to wszystko tutaj też zależy jakby od dwóch stron. Skorpion, jeżeli macie skorpiona, szóstka pentakli, tu jest jakaś równowaga, powrót do równowagi, wzajemna wymiana informacji, energii, uprzejmości, no czegokolwiek, może być kontakt nawiązany jak najbardziej, może być też wyjaśnienie czegoś, ktoś na przykład stabilizuje swoją sytuację finansową w życiu, układa mu się w nowej pracy, ale też to jest taka jakby stabilizacja, równowaga emocjonalna. Ja w tej karcie nie widzę jeszcze takiego połączenia pomiędzy ludźmi, chociaż można by było to odczytywać jako porozumienie, po prostu dojście do porozumienia, jakiś kompromis. Nie chcemy się dłużej kłócić, więc pójdźmy na kompromis. Można to odczytywać jako na przykład taki układ koleżeński, że próbujemy ze sobą się zaprzyjaźnić. Natomiast ja to też czytam bardziej w wymiarze takim jednostkowym. Oczywiście ma to przełożenie na ogólną sytuację waszą, ale ktoś tutaj najpierw musi uformować jakby swoje życie na nowo, czyli właśnie zyskać tę równowagę, na przykład majątkową. Strzelec, jeżeli macie strzelca, no to nam się powtarza karta księżyca, gdzieś tam ona już była wcześniej z jakimś znakiem, więc albo ktoś jest tajemniczy i coś ukrywa, coś tam tłamsi tylko dla siebie, albo może tutaj też bardzo mocno w tym momencie przez całe lato gdzieś was intuicja popychać, was czy waszego bliźniaka. Księżyc to jest zupełnie inne spojrzenie, ale to są też spotkania pod osłoną nocy, czyli na przykład sny różnego rodzaju o bliźniaku, takie sugestywne wizje. No wszystko to, co związane właśnie z naszą podświadomością, z naszym wewnętrznym ja, z wewnętrznym życiem, a tam jak wiadomo na poziomie energetycznym no jesteśmy z tym naszym bliźniakiem połączeni, zintegrowani w pełni. No i koziorożce. Macie koziorożca, bliźniaczego płomienia, to tu z kolei powtarza się karta pustelnika, czyli ktoś nie za bardzo jest taki lgnący do kontaktu. Jeżeli czekacie, aż się odezwie, to raczej prawdopodobnie latem się jeszcze nie odezwie, bo potrzebuje ciszy, samotności, może gdzieś tam chce wyjechać, pomedytować, jakieś samotne wyjazdy, szuka takiego ustronnego, zacisznego miejsca, ogarnia jakieś tam rzeczy w swoim życiu. No po prostu człowiek ma takie momenty, kiedy działa, kiedy idzie szturmem do przodu, a ma też takie momenty, kiedy nie robi nic, bo potrzebuje wyciszenia, przemyślenia. I tu jest właśnie ten drugi moment, więc ja bym tu nie liczyła na to, że latem się będzie między wami coś tam wielkiego działo, ale tak jak zawsze mówię, no dajmy
tej osobie czas na przemyślenia, bo tutaj niczego też na siłę nie przyspieszymy, niczego sztucznie nie ruszymy do przodu. Tutaj jakby no, ten proces musi odbywać się swoim torem. Także tak to wygląda. Dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.